Witam wszystkich, to znowu Bungo, a my ludzko wracamy do Fallout Shelter. Jest 24 godziny oczywiście po poprzednim odcinku i zobaczymy, co się działo w naszej krypcie. Zobaczymy, jakie będziemy mieli dzisiaj przygody. Oby balans dźwięku był ok, chyba ostatnio było w miarę ok. Dobra, zobaczymy. I słuchajcie, ludzko, jestem po 8 godzinach praktycznie non-stop streamowania, więc głos mi trochę siada, więc wybaczcie mi. Mam nadzieję, że mimo to uda się nam coś tutaj zrobić i nie usnę w trakcie. Okej, bierzemy to, jasne, jesteśmy B+, kurde, słabe oceny dostajemy. O matko, masa nowych rzeczy, masa nowych broni. Ludzie tutaj upgrade'owali swoje umiejętności. Chryste, panie, widzicie, za każdym razem jak wracamy do gry teraz, to tyle cudów na kiju się dzieje. Okej, i tutaj ktoś wrócił, collect. Collect, pięknie, mamy mało miejsca w magazynie, zobaczmy, ile mamy miejsca tak naprawdę w tym magazynie. I będziemy mieli dwójkę dzieci, czyli będziemy musieli nazwać ludzi nowych. Oczywiście po widzach z czatu. Więc przygotujmy sobie program do tego, do losowania. Dobra. Okej. Co my tutaj mamy? Dziecko tutaj jedno i tak dalej. Też mamy jedną osobę niesamowicie dobrą i to jest Piper. Znaczy no, rudy fotel bez nóg w tym momencie już. Jest tutaj, zobaczcie, jaki ma ta postać skill. Holy shit. I powinniśmy tej osobie dać najlepszą broń, jaką mamy. Tak myślę. Której nigdzie nie widzę. Kto ma, to jasne cholery, nasz karabin plazmowy. Dlatego ta osoba jest w ciąży. Ciekawe. Dlaczego? Kto to ma? Wydawało mi się, że wczoraj w poprzednim odcinku zdobyliśmy taki pistolet plazmowy. Karabin plazmowy? Może ktoś to ma wyekwipowane? Prawdopodobnie. Nie, tutaj jest pistolet plazmowy. O, jest, to jest to. Szalony, oddawaj, brachu. Dobra, jedno nowe dziecko, które będzie nazywało się Jacob 3 City. Jest to syn Rudego Fotela bez nóg i Sivea. Okej, Jacob City. Właśnie jestem ciekawy, jakie ty masz statystyki, Jacobie. Dużo szczęścia masz, tak w sumie przeciętnie. Wyglądało to, że nie dziedziczyłem jakoś specjalnie tych cech. Nie wiem, jak to działa, nie jestem pewien. Zobaczmy, jakie mam questy jeszcze. Czterech łysych musimy mieć mieszkańców krypty, mamy tylko dwóch. Skraftować mamy 5 broni i zebrać 2400 jednostek wody. Jak my to zrobimy? Wygląda to, że zaczynamy mieć problem z jedzeniem. O dziwo, wreszcie. W sumie powinniśmy mieć już je dawno. I też tylko jedyne dziecko było. Na to wygląda. I o dziwo też nikt nie dołączył do nas spoza krypty. Nikogo nie zwerbowaliśmy przy użyciu radia. Czy ja tam nikogo nie mam przypisanego, czy jak? Czy my to przeoczyliśmy ostatnio? Nie, jest tutaj osoba przypisana. Za 2 godziny ktoś do nas dołączyć powinien. Okej, dobra. Zleśmy wykraftowanie czegoś. Plus 3 do percepcji. To jest całkiem niezłe. Ale czy niezbędne nam w tym momencie tak naprawdę? Sam nie wiem, co ja bym chciał mieć. Oho. O, tak mamy. Zobaczmy, jak się to sprawdza. Jako broń. Ho, wow. Okej, nieważne. Wracajcie tutaj. Holy shit. Okej, ta broń wymiata. Zdecydowanie chcemy kogoś wysłać. Najlepiej Paper. Przepraszam, rudy fotel bez nóg. Najlepiej, żeby poszedł tam. Zbudujemy może uniform Bractwa Stali? Jeden? Może? No. I tutaj zbudujemy... Na razie nie będę budował tych pistoletów laserowych, bo wydaje mi się, że podobnych podzespołów będzie używał... O, shit. Skąd ja tą osobę biorę? Goddammit. Podobnych podzespołów myślę, że będzie używało się do produkcji broni plazmowej. Okej, spróbujmy zorganizować w takim razie quest może. Quest. A jestem ciekawy też, co by się stało, gdybym to ulepszył? To jest w ogóle możliwe? 3500. A. Można dwie osoby, znaczy dwie grupy na raz wysłać, okej. Ma sens. Dobra, mamy tutaj The Thrill of the Hand quest chain. 1 na 7, 12 godzin podróż tam trwa.
Level 12 jest wymagany. O! Tajemniczy nieznajomy. Gdzie on się pojawił? Gdzie jest pan tajemniczy nieznajomy? I znowu go nie znajdę. No kurde, za dużo tych pomieszczeń mamy. Backhand. Kill the glowing rat roach in the factory. 12 godzin podróż tam trwa. W nagrodę dostajemy dwie Nuka-Cole i 250 kapsli. Czemu tak mało? Ale spróbujmy tutaj zrobić zespół. Zobaczmy, kogo mamy. Mamy 6 Nuka-Coli. Nie, nie, 6 Nuka-Coli jest wymaganych, żeby... Czyli tego nie zrobimy dzisiaj. Ale możemy wysłać ekipę, żeby to próbowali zrobić. To jest coś zawsze, nie? Tak myślę. Może nie do końca, ale robię. Tak naprawdę. Chyba tak zrobimy. I czy zraszujmy wszystko, co możemy zraszować? Przy okazji. O, mamy porażkę. Wow. Co tu się stanie? Będzie pożar? Pożar, okej. O, nie mogę, kurde, organizować misji. Bo w sumie niewiele więcej możemy zrobić, no. Przydałoby się jakąś grupę zorganizować, żeby jutro dotarła już. Zdobędą dwie Nuka-Cole, bo niestety znaczy, że będą jeszcze 12 godzin wracać. Nie podoba mi się ten pomysł. Nie podoba mi się w ogóle. W ogóle. Ani trochę teraz, naprawdę. Że to powinniśmy zaupgrade'ować. Nie mamy 1400 kapsli. Ja mam miejsca na mieszkańców 39 na 48, całkiem sporo. A jak to zaupgrade'ujemy, to... Increase chances to call a dweller from the wasteland. Czyli to może nie jest co 2 godziny nowa osoba, tylko że to jest pełna szansa może co 2 godziny. Może tak to działa. Może źle to rozumieliśmy. A zobaczmy, ile Nuka-Coli jest wymaganych tutaj na przykład. Żeby kogoś wysłać. I spróbujmy wysłać rudego fotela bez nóg. Czy możemy? Rudy fotel bez nóg? Cholera, kto ma ten pistolet pieprzony plasmowy? Czekajcie. Weźmy go, usuńmy. Ktoś go miał. Kto go kurde ma? Goddammit. Komu ja dałem ten pistolet plasmowy? Tobie. Nie. To ma pistolet plazmowy. Przepraszam, karabin plazmowy. A nie, nikt nie ma. Plasma rifle. Czemu nie mogę dać rudemu fotelowi bez nóg tego? Nie rozumiem. Nie rozumiem. Okej, spróbujmy ten quest zorganizować. Dobra, rudy fotel bez nóg. Właściwie to prawdopodobnie ta osoba sama by dała radę. 25 level, tylko czemu my nie mamy tej broni? A nie, jest tutaj, jestem po prostu ślepy. Albo nieprzytomny. Moglibyśmy dać jej psa. Damy jej 5 apteczek. Ktoś jeszcze tutaj jest dostępny? Power Plant, Coffee Break, Conspiro. Conspiro z baseballem. Czy baseball ktoś ma? Ktoś ma baseballa. Conspiro pójdzie. I Start Now to jest jedna nuka. Ale dobra, zróbmy to. Confirm. Dwie osoby. Dwie osoby. Z tego jedna bardzo twarda, więc... może się udać. O matko, czy to jest znowu jeden z tych olbrzymich questów? Oh my god! To jest najdłuższy do tej pory. Chciałem dzisiaj nagrać krótki odcinek, bo już padam na twarz. I trafiliśmy do wieżowca. O mój Boże, zabijcie mnie, please. Zabijcie mnie, ludziska. Po prostu nie zabijcie. W dodatku wziąłem nie tak dużo tych apteczek. Nie wziąłem żadnych psów, ani nic. Co się kurde, może tragicznie skończyć? No dobra, zobaczymy. Zobaczymy, jak sobie rudy fotel bez nóg poradzi. Jest to nasza najlepsza postać bliska, najlepsza. I myślę, że długo nie będziemy mieli lepiej. Powiem wam, że nie idzie to najlepiej. Widziałem lepsze osiągnięcia już. Czyli chyba możemy spokojnie założyć, że coraz większe, coraz dłuższe te questy będą. Czyli odcinki też będą coraz dłuższe. No ładnie. No ładnie. Bo oczywiście nie odpuścimy, bo nie jesteśmy mięccy. Jesteśmy twardzi jak skała i się nigdy nie poddajemy.
więc nie odpuścimy. Będziemy tu siedzieć do białego rana najwyraźniej. Zabijając Rad Roach'e. Okej, okay, najwyraźniej... Okej, okay, nie jest tak źle, widzę, że tu jest, są duże pomieszczenia, więc jest super. Dobra, wyżej. Bo tutaj było jedno duże pomieszczenie, please. Trzymajmy kciuki. Nie, są dwa. Okej, okay, nieważne. Coca-Cola. The difference is between narwhals and unicorns? Wow, ten gościu ma podobne myśli jak ja. Nice, nice. To jest konspiro, co? Konspirowariot. Konspirowariot. Ciuszki. Matko, mam tyle rzeczy już. Muszę pamiętać o tym, żeby jakieś tam niby reorganizację ekwipunku zrobić w bazie, ale oczywiście zapomnę. O, gule. Dużo guli. Cholera guli. Dobra, na razie nie spotkaliśmy jeszcze szponów śmierci. Ludzie mówią mi, że nie chcę spotkać szponów śmierci, bo pewnie zginą wszyscy moi mieszkańcy. Pewnie macie rację. Aha, i mieliśmy... Kurde. Jeszcze jak skończymy ten quest, musimy zdecydować, co chcemy zbudować dzisiaj i... Chyba chcę mieć większą produkcję steampacków. Steampaki będą niezbędne, bo pewnie przyjdą w końcu szpony śmierci. Spuszczą nam tak rzęsisty w pierdziel przysłowiowy, że po prostu już nie pozbieram nigdy. I trzeba będzie, no, mieć zapas steampacków na taką okazję, tak myślę. To jest moje rozumowanie zawsze jest w jakiś sposób upośledzone. O, co za ciuszek. No ale wiecie co. Przynajmniej to są moje oryginalne myśli. Nie zapożyczałem. W procesie chemicznym wytworzone, w głowie. Halo? Nikogo tu nie ma. Okej, okay, to się przyda. Handyman jumpsuit. Jeszcze wyżej. Okej, okay, co tutaj jest? Yeah, this is the right way. Okej, okay. Okay, w cholerę z tym paku zdobywamy na tych questach. No to jest całkiem okej. Okay. Żałuję, że nie mieliśmy akurat 6 wolnych. Bo to byłoby... Super. Zobaczcie, w sumie ten quest wydawał nam się długi być, a jest to jeden z krótszych od bardzo dawna. Zdecydowanie krótszy niż dwa poprzednie. O, i spotkaliśmy piękną dziewczynę. Blond, w niebieskiej sukience, w grochem. I am Mandy McIntosh, the Feral Girls. Oh, wow. Czy to nie jest kontynuacja questu, któregoś... Tak! Ale fajne. One lady, Paula Plumpkin, managed to escape. She's my new hero. Did Paula say where she was going? Uuu, krypta 333 najwyraźniej. Okej. Okay. Chcesz do nas dołączyć? This place is depressing. No nie wiem, takie dosyć żywe kolory tutaj są, bez przesady. Czemu ona nie chce do nas dołączyć? Co za bullshit? Cholera, no. Dobra, ale zdobyliśmy dużo Coca-Coli. Lód nie jest jakiś specjalnie najlepszy. Tak naprawdę. Chyba zorganizujemy... co tu się dzieje? Drugiego questa. Może dzisiaj jeszcze? Żeby jutro go skończyli? Żeby jutro do niego dotarli? I ta sama ekipa? Tylko, że Conspiro będzie miał kij baseballowy, bo jest badassem, jeżeli chodzi o bicie po twarzy. Przedmiotami obuchowymi. Podnieście to, co tam jest z tyłu. No, come on, ludzie, nie róbcie tu padaki. Okej, okay, dziękuję. Dziękuję. Skończmy tego questa. Return to Vault. Okej. Okay. Return to Vault. I ile czasu, ile przede wszystkim Coca-Coli musimy zużyć, żeby to zrobić? Wyślemy chyba ludzi na ten 12-godzinny quest. Te dwie osoby. Okej. Okay. To możemy zrobić pewnie. Close. Kolek? O matko, kończy się nam miejsce w pieprzonym magazynie i to tak szybko, że to jest aż przerażające. Mamy tylko 20 miejsc wolnych. Tylko 20 pieprzonych miejsc. Czy mamy coś, co dodaje do inteligencji? Okej, okay, to musimy ubrać i coś do inteligencji...
Movie fun outfit? Percepcja plus 4? Holy shit! Percepcja plus... Okej. Gdzie są ludzie, którzy zbierają... Pieprzoną wodę. Nie wiem, czy mówię pieprzona. Ale tak. To chcemy mieć. Na pewno ubrane. Ty w ogóle nic nie masz, stary. Więc tobie... Co tutaj dodaję do percepcji? Plus 1, plus 2. Wasteland Medic, proszę bardzo. Oh my god. Naprawdę. Pieprzone radrakany. Pieprzone radrakany, no. Ile mam? 1500 kapsli. Mam nadzieję, że oni przyjdą gdzie indziej. Ile taki ciuk dodaje? Plus 2 do percepcji. Okej, to się nadaje. Mam coś, co jeszcze dodaje do percepcji? Trochę punktów? Percepcja plus 4. Holy shit, ksiądz. Ksiądz, masz nowy ciuch. No tak, fan filmów. O, w mordę. O, w mordę, ile ich jest. Holy shit, to może się wymknąć spod kontroli. Może nie. Okej, poradzili sobie w miarę. Jestem całkiem dumny. Potrzebujemy więcej magazynów. Czy ja mam gdzieś magazyny zbudowane? Czy gdziekolwiek mam magazyny? Tutaj mam magazyn, w którym bym mógł zaupgrade'ować za 4500 kapsli. Kurde, taniocha okazja, 10 na 10. Lecimy. Nie, tutaj mam jeszcze magazyn. Wow! Ja tego mam w cholerę, come on! Jakim cudem mam braki jeszcze w tym? Oh my god, jesteśmy biedni. Jesteśmy biedni jak mysz kościelna. Okej. Co my z tym faktem zrobimy? Ja wam powiem co. Nic. Olejemy to. Nasze problemy oddalimy. Właśnie sam fakt. 30 minut? Kurde, to jest dalsza część tego questa. Gdzieś się pojawił tajemniczy nieznajomy. Znowu. Panie tajemniczy nieznajomy, daj mi masę pieniążków, kapsli. Oh my god, zniknął. Shit, co za skurczyzn, no. Dobra, wiecie co zrobimy? Ja wiem co zrobimy. Wy też wiecie co zrobimy. Wyślemy ludzi na ten quest. Słyszycie to? Dźwięk? Powiedzcie, że nie słyszycie. Please. Wy nawet nie wiecie, jakich ja ciężkich warunkach robię te filmy. Wpadłem w depresję teraz wielką. To tyle wam powiem. Idziesz ty. Czy weźmy... Może z 7. I wyślemy jeszcze drugą osobę, która była ostatnio. Konspiro. Tylko, że Konspiro ubierze coś, co może mu... Mam coś, co dodaje więcej punktów do siły. Plus 1. Nie. Plus. Start now? Counter. Czy wy to słyszycie? Po prostu padaka. Staram się nie denerwować, naprawdę. Okej, jest krypta, to... O, to jest za malutki kłeścik. Okej, eksplorujmy. Boże, mam nadzieję, że tego nie słyszycie. Jeżeli słyszycie, to wybaczcie mi. Ja muszę zapamiętać, żeby zamknąć drzwi. Okej. Czy to są... Okej, to jest najwyraźniej zarządca jakiś patel, czy cholera wie. You can't just walk around here. What the fuck? A, byli tu najwyraźniej niedawno jacyś rajderzy. Okej. What do we need to do? What can we do to help? Could you kill Frank the Tank? He writes all the time. Frank the Tank. Wow, czyli to był quest, żeby dostać kolejnego questa? Nie chce się do nas dołączyć? Może? Staliśmy zwierzaczkiem. Idziemy na krokole. Gdzie jest Frank the Tank? Frank the Tank, come on. Return to vault, okej.
Pet care. A nie, to nie jest chyba nawet zwierzątko. Tylko po prostu złom. Tak myślę. Ale robię. Zaczynam. Okej, collect. Teraz zmienić miejsca w ekwipunku mamy. I cały czas nie mamy wystarczającej ilości pieniędzy. Co my tutaj mamy? Nie, to jest jakiś... Jesteśmy huskiego jakiegoś. To chyba husky. Wasteland Return Speed. A, okej, okay, śmieszne. Podoba mi się. Okej, okay, czyli to głównie dla osób, które idą na ucieczki się przyznam. Tylko gdzie jest mój drugi pies? Ja miałem dwa psy, a tutaj jest. No, okay. Spróbujmy zorganizować jeszcze jednego questa. Tym razem niech oni idą sobie sami. Jedna godzina, 3 minuty i to będziemy widzieć jutro. Jak to się zakończy, ludziska. Będę fotel bez nóg. I... Konspiro. Damy im dosyć dużo tych medycznych środków, damy im zwierzaki. Kurde, moglibyśmy teraz to zrobić. Chcemy robić to teraz, czy chcemy zachować na jutro? Zachowałem na jutro, start quest. Okej. Okay. Dzisiejszy odcinek będzie odrobinę krótszy, jak już mówiłem. Cholernie długo dzisiaj, już gadam i głos mi pada. Mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. I cóż, do usłyszenia jutro w następnym odcinku z tej gry. Jeszcze na koniec przypomnę, że ja codziennie streamuję na Twitch TV długo 21, więc zapraszam z całego serca do spędzania miło wieczorów przy grach. Dziękuję wam za oglądanie i do usłyszenia ludziska następnym razem. Trzymajcie się.